Warmińsko-Mazurska Izba Lekarska powiększa się o 68 nowych członków. W Olsztynie młodzi lekarze odebrali uprawnienia do wykonywania zawodu. Ten dokument, który w ręku pan trzyma, czuć, że no waży sporo, że to są te godziny, lata pracy. Z pewnością jest to zwieńczenie tych studiów. Naprawdę długo czekam na ten dokument. Co zostanie panu w pamięci po tych 6 trudnych chyba latach na uczelni? Z pewnością pierwsze lata. Anatomia, fizjologia to były najcięższe lata. Potem było już tylko lepiej. Jakie emocje dziś, w tym momencie, kiedy no zamykamy pewien etap, ale jednocześnie nowy etap otwieramy? Z jednej strony radość, ulga, natomiast z drugiej strony większa odpowiedzialność. Już nie ma taryf ulgowej. Panie doktorze, przyjemnie chyba patrzeć na tylu młodych ludzi, którzy chcą zasilić grono lekarzy i lekarzy dentystów. W trudnym momencie wkraczają na tę zawodową ścieżkę, jeśli spojrzymy na tę sytuację w służbie zdrowia w Polsce? To znaczy, tak się składa, że w ostatnich latach to co roku jest trudny moment i w tym roku też jest trudny moment. Natomiast my jesteśmy usatysfakcjonowani, że tak duża grupa kolegów zdecydowała się, żeby staż rozpocząć w naszej izbie, bo to się wiąże przede wszystkim z tym, że jest szansa na to, że większość z nich zostanie w szpitalach województwa warmińsko-mazurskiego. A druga rzecz, no to jest oczywiście grupa młodych, aktywnych ludzi do grona kolegów lekarzy w samorządzie lekarskim i to też jest dość duży argument do tego, żeby cieszyć się z tego dnia. Spoglądacie na pewno też na te tendencje, jeśli tak możemy powiedzieć, statystyki chociażby z ostatnich lat. Ten rocznik to jest owocny rocznik? Tak, to jest owocny rocznik i myślę, że gdyby się utrzymał taki trend, że około 70-80 osób pojawia się co roku, to jest dobry kierunek. Ja pamiętam takie czasy, że było nas zrzeszonych w Warmińsko-Mazurskiej Izbie Lekarskiej 3000. W tej chwili już zbliżamy się do 4000, więc ta liczba członków samorządu rośnie. Natomiast również rośnie liczba lekarzy, którzy zaprzestali wykonywania zawodu. I to jest ten czynnik, na który my musimy zwracać uwagę, bo ta demografia jest niestety nieubłagana. Jakie wyzwania przed nimi z kolei, jeśli spojrzymy na to, no ten etap, który właśnie rozpoczynają, ta praca zawodowa już? Staż może nie jest aż tak dużym wyzwaniem, bo na stażu pracują pod opieką. Będą mieć swoich opiekunów, będą mogli w szerszym zakresie liczyć na pomoc doświadczonych koleżanek, kolegów. Ta odpowiedzialność jeszcze nie jest taka pełna i stuprocentowa, więc większy stres i niepokój dotyczy tego okresu już po stażu, kiedy z pełnym prawem wykonywania zawodu zaczną samodzielną karierę zawodową i wtedy również wielkie emocje są w związku z otwieranymi specjalizacjami. I tu jest problem, ponieważ niestety dostępność do specjalizacji jest dosyć ograniczona, limitowana. Czego chciałaby pani życzyć tym swoim kolegom po fachu, już tak możemy mówić? Wytrwałości, radości. Radości z wykonywania pięknego zawodu, bo uważam, że to jest naprawdę piękny zawód. Telewizja Kopernik. Kopernik.tv